Ami, czemu zrobione świnki? No nie wiem, żeby mieć jedzenie. Żeby mieć jedzenie. That's the main reason. Co nie? Żeby mieć jedzenie. Bo z tego co wiem... Z tego co wiem, to człowiek musi jeść, co nie? Wszystko. W sensie... Ja tam czytałem, nie wiem czy to jest prawda, ale tam ludzie mówią, że o, przejdź na weganizm, wegetarianizm i tak dalej, że wytwory... zwierzęce to generalnie do bana są. Ale też poczytałem, że to jest nieprawda, że właśnie najlepiej jak człowiek wpierdala i to i to. Bo wiecie, i masz i białka te takie, no, zwierzęce, te takie, no wiecie, tłuszcze i tak dalej, ale też macie białka z roślinek i tak dalej. Czy tam inne gówno, co tam jest w roślinach, wiecie co chodzi, węglowodany, o przepraszam, nie białka. Oj, tutaj będzie siedział jakieś chore gówno. No i wiecie o co chodzi. Że musisz jeść i jedno i drugie po prostu. I to nie jest tak, że ja mówię, o, bo nie lubię zwierzątek. No ale po prostu tak tam wyczytałem gdzieś w internecie, że po prostu to jest potrzebne dla ludzkiego organizmu, żeby jeść jedno i drugie. Na takiej zasadzie. No ale rozumiem ludzi, którzy tam mówią, że wegetarianizm, bo nie chcą, żeby zabijać zwierzątek, ale to tak naprawdę, ja to rozumiem. Bo ja też nie chcę, żeby zwierzątka cierpiały, ale wiecie, że to nic nie pomoże, co nie? Bo jak ty nie zjesz tego, tych parówek, to kupi je kto inny i tak je zje, wiecie o co chodzi. O kurwa, ale że to takie proste? Ty. Mother Miranda, if it's for you, I'd do anything. Oh, kurwa. I'll just be taking this. Wait, what are you doing with Mother's special child? She's not hers. Oh, you have something to say? What do you mean, Mother's special child? Mother wants her baby back. Her baby? Don't screw with me. Wait, please. If you take it, then the others laugh at me. But if I do better than them... What do I care? Wait, just a little longer, please. What's so funny? You're stupid. You talk too much. It's all over. I plugged the way in. What are you... This is my territory. And I won't let you leave. Shit. Okej, czyli nasz przeciwnik Quasimodo nazywa się Moro. Na wszelki wypadek będę sprintował, nie będę szedł. Ej, ale chyba możemy go zabić, co nie? Czy nie? Bo, no nie wiem, wygląda to tak, że... O, wcześniej nie mogłem tędy przejść. Bo nasz przeciwnik... Kurwa, mu mi dali, czyli będzie jakieś strzelanie chyba, co? Czy to tyle? Tylko potem mi dali. Czekajcie, jak wygląda ta lokacja? Tu jest jakiś duży, wielki budynek. Tu jest jakiś labyrinth puzzle. Labyrinth, przepraszam. Sześcioskrzydlaty klucz. Oj, kurwa. Będę walczyć z chodzącymi żygami. Ej, on nie wygląda. Ja rozumiem, że powiedziałem, że on wygląda jak... Że jak ta lokacja tak wygląda, to... Dzięki za hajsik. Dzięki. Zarychamy simple questions. Jeden w had do utchinka boudgań na te dwa wołtulike to have a sex witchme and second canu place shower setup. But first. Yes, I think that Gaminate is pretty tasty energy drink. It's very, very, very good. Second. Co tam było? Would you like to have sex? No, because I have a girlfriend and I am loyal. I czy mogę pokazać setup? No już
Tam pokażę. Już się nie będę tutaj pierdolił. Pach. Pach. No. Gramy dalej. Czemu mi... Przez Altaba, kurwa, mi pistolet 4 ammo zmarnował. Tak, Liptonek, dam. Potem już usiądę i tak ładnie narysuję. No dobra, no to... Aha, potrzebuję klucza do łódki, okej. Okay. Myślałem, że ten klucz, który mam, to zadziała. Legitnie zaltabowanie się zużyło mi, kurwa, 4 strzały. To za gówno. Coś się odbywało, byłem szukać lodów ekipy, a znalazłeś? Kurwa, jakie to jest obrzydliwe. Fujka. 5 strzałów? 5 było? 5 albo 4 były, no. Było tak, nie, że było paf, 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 paf. No to 5 było, faktycznie, 5 było. Niestety nie, a wiesz dlaczego nie znalazłeś? Odpowiedź jest giga, kurwa, prosta, wariacie. Bo... Szukasz w sobotę jebaną, wiesz? A... No nie, dostawy są w piątki i w poniedziałki. No to zwykłe moby są. Myślałem, że jakieś znowu nowe gówno. Tak, to zwykłe mobki są. Chcę przetestować ten jebany granatnik. My lodów ekipy będziemy szukać, wiecie? Będziemy szukać na streamie... O kurwa, ale bomba. My lodów ekipy... Będziemy szukać na streamie... w poniedziałek na streamie IRL. O, to ten tank śmieszny. On przeżył? O kurwa, no to wytrzymały kawał chuja. O, klucz do łódki, zajebiście. Wszystko w tej lokacji? Nie. To tak, jeszcze się na szybkości przebiegnę. Tutaj sprawdzę co jest. Ała. Troszkę tego. Ocie, kurwa mać. Okej. Tutaj sobie teraz przejdziemy. Tutaj ominiemy oponentów. Ciach, zajebiście. No i koks. Znaczy, generalnie może nie, to źle powiedziałem. Nie będziemy szukać lodów ekipy, tylko będziemy, po prostu pójdziemy po odbiór zamówienia, bo ja nie jestem debilem i nie będę chodził od żabki do żabki i pytał, dzień dobry, macie lody ekipy, bo to będzie po prostu porażka i będę się poniżał przed ludźmi. Więc po prostu wezmę apkę. Kurwa, pierdolona mać. Po prostu wezmę apkę żabki i wezmę sobie na odbiór i po prostu pójdziemy po odbiór zamówienia. Wiecie o co chodzi? Ja nie będę kurwa chodził jak debil po całym Olsztynie i pytał, siema, czy nie macie lodów ekipy. Po prostu wezmę i kurwa odbiorę zamówienie, no co? Ja nie będę biegał w Wakedown. Okej, okay, to jest pierwszy raz w historii Resident Evil, kiedy poruszamy się jakimś pojazdem i jeszcze może nim kurwa sterować. Joki pokcąp. Sterowanie jest trochę pokraczne, ale kurwa działa. Okej. Okej. Okay. Resident Evil 8 Village. To pierdolona gra tego roku. Najlepsza gra w tym roku. Definitywnie, kurwa. Naprawdę. Mam giga fan z grania w to gówno. Zaskakuje mnie na każdym możliwym kroku. Siema, Texas. Ta gierka zaskakuje mnie na każdym możliwym kroku. Pozytywnie mnie zaskakuje. Research post or something? O kurwa. What the fuck are you doing here? Get off of me! Stay the fuck down! Ethan,
Christy, kurwa jebana. It'd be a shame if something happened to you now. Sure, Chris. Why not? You killed Mia. Now do me and finish the job. Hey, Cap. I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. What kind of readings? What's moving? Unknown. But my guess is we've been here too long, and Miranda knows it. Hey, hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. O kurwa. O kurwa, to coś płynie w tle. You stay out of our business, Ethan. What business? Now watch out! Fakta. No, można tak powiedzieć. O siema. Stay back. The exit's underwater. You're done. I don't have time for this. Ej, widzicie to? Czy to nie jest nawiązanie do... Czy to nie jest nawiązanie do SpongeBoba? On ma na tutaj ma wytatuowaną tą, jak ty, ośmiornicę. Ma ośmiornicę, ośmiornicę? Tak, ośmiornicę. Tutaj ma ośmiornicę wytatuowaną. Jest na nie napisane Mother. A SpongeBob chyba też miał ośmiornicę, ale z napisem Mam. Widzicie? Tutaj ma. Albo Skalmar, no jeden chuj. To jest nawiązanie do SpongeBoba, kurwa. Miranda sent you to slow me down. You're pathetic. Meduza bez kitu, przepraszam, Meduza, Meduza, nie ośmiornica, Meduza. Ale no, bez kitu. What are you talking about? O kurwa. O o. The fuck is wrong with you? Jednak się zżygał. Aha, czyli to on był tym czymś. Myślałem, że to jeszcze jakiś oddzielny mobek był. Skacz. Dobra, zajebiście. No to kurwa, wysoko. What am I supposed to do? I don't know, my man. Dla osób, które jeszcze tam nie zauważyły. Jak wyszliśmy do tego tent, jak było tent po angielsku? Znaczy po polsku. Do tego... No tam, gdzie on tam wszedł, co leżały te laptopy. Do tego namiotu. To tam była taka grządka czarna. Takie grządki były w Resident Evil 7. I właśnie Chris Redfield, czyli ten ziomeczek, z którym rozmawialiśmy, był właśnie, pojawił się na koniec Resident Evil 7, czyli 7 i 8. He said the exit's underwater. Poza głównym bohaterem ma jeszcze inne, no wiecie, tutaj, no, jak to się mówi? Połączenia. Jestem strasznie kurwa ciekaw jakie. Shit, there's no power. There's no power, okay. So we have to... Open this dam. Windmill, windmill. Zamknij pizdę, kurwa. Windmill. Okej. Musimy... Aha, musimy je rozkręcić. No dobrze. No dobra. Siema, Burdlo. Siema, Tyksius. Siema, Mrówka. O mnie najprzyjemniej się gier ogląda. Bardzo mi miło. Bo wiecie to... Co ty tu robisz? Co? Co? No i co? Zaraz wracam jeszcze.
Już jestem, bo tak to byście powiedzieli, że nie, żeby przykro mamie nie było. Moja mama pokazała mi pokój, bo tam w dużym pokoju, wiecie, tapetę nakładała. I po prostu powiedziała, chodź Michał, zobacz. No to powiedziałem, dobra, już pójdziesz, wiecie, żeby nie było przykro. Wiecie, co chodzi. Żeby nie było, że no... Wiecie, co jest 5. Żeby nie było, że mamie coś tam ten i że jej smutno, że nie zobaczyłem, więc no. Wiecie, co chodzi. Spoko, ale nikt nie pytał. No nie musiał, kurwa, zamknie pizdę tam w tle. Dobra, tam jest git. Także no. Ty! W tej grze da się bronić! Dlaczego to jest pod przyciskiem myszy? I to bocznym! Ja pierdolę. Da się w tej grze bronić pod guzikiem myszy, ale jaja. Szkoda, że tego nie wiedziałem przez ostatnią, tak naprawdę, całą grę. A, bo to pod spacją jest. Czy mam, kurwa, spację podbindowaną pod... Czy mam spację podbindowaną pod guzik myszy? Dobra, nie wiem, o chuj to zapierdala. Nie mam pierdolonych pytań. Jest stary i zepsuty. Wygląda tak, jakby miało się rozjebać w każdej sekundzie. Miejmy nadzieję, że się nie zepsuje. Kurwa, przestań. Lisu i Konrad. A nie, to Lisu, przepraszam, bo Konrad to 5 minut temu po czampa odebrał. Pod X też się da? Pod X się obracasz. To tak samo jak pod Q. A, no i wracając. Wiecie, wydaje mi się, że też jakby... Może małym powodem, dlaczego wam się, tak jak mówi Tyksiu, że mu się najprzyjemniej po prostu ogląda u mnie, bo wydaje mi się, że też ja po prostu też mam jakąś wiedzę na temat samego uniwersum Resident Evil, co nie? I to nie jest tak, że ja mówię, siema widzowie, dzisiaj zagramy w nową grę, która jest popularna, bo do dzisiaj wyszła, tylko ja po prostu interesuję się całą, jakby całym uniwersum po prostu, co nie? Jakby wiem, co jest 5. Bo tak ja na przykład jak taki Japczan odpali, to on ma tylko taki, o, to jest Chris, ale kim jest Chris, nie wie, co nie? Wiecie, o co chodzi. Tego no. Co sądzę, Valorant? Kurwa, Valorant fajna gra, Imo. Valorant fajna gra. Nie jestem naćpany. Tak też masz być. Raczej, no nie wiem. Ja osobiście uważam, że uniwersum Resident Evil jest giga zajebiście napisane. I jest fajne. I nie mogę się doczekać właśnie dla takiej osóbki jak ja. Jak jeszcze niedługo jak wyjdzie serial Resident Evil na Netflixie i w ogóle, to w ogóle będzie orgazm. Bo ma wyjść Resident Evil Infinite Darkness dla osób, które nie widziały. Ma być, no dużo tego ma być. Kurwa mać. W górę i w dół. No. Oczywiście standardowo 7000 par oczu. Tak jak to na Residenta przystało. I wiem, że już powtarzam to po raz któryś. Ale wciąż jestem giga zaskoczony poziomem tegorocznego Residenta, naprawdę. Fujka. No ale... Dawaj. Bo Resident Trójka był krótki, trwał 3 godziny i tak naprawdę prawie nic się tam nie działo. A tutaj? Kurwa, przez całą grę są jakieś dymy prawie. Tutaj bossowie, tutaj cycata wampirzyca. Tutaj coś tam. Tutaj jakiś fajcik z jakąś rybą pierdoloną. O co tu chodzi? Czym się podnosi pomarańczowe? Słuchajcie, muszę się rozejrzeć chyba.
To robi tak. Aha, dobra, widzę. Ciach. Okej. Dobra, i my mamy iść tam, tak? No to... I teraz... A jak podniosę ten biały? Oj, kurwa! Oj! Jak podniosę ten biały? Ten przede mną? To jest jakaś łamigłówka, kurwa, muszę ją rozgryźć. Może czegoś nie zbadałem tutaj? Nie mogę zobaczyć nawet. Coś w domku chyba jest jeszcze. Po prostu tutaj. O, tu jest ta dźwignia śmieszna, przede mną. Dobra. To tak. Długo ona stoi, kurwa. Dobra, to czekajcie, niech ona opadnie. Ty, to nie chce opaść. To nie chce opaść. Dobra, tak, dla pewności to pociągnę. To. To. I sprintem, kurwa, lecę, rura. To chyba było skryptowane. Nie. To nie było skryptowane. To nie było skryptowane. Okej, okay, never mind. Myślałem, że było skryptowane. Jednak nie. No to coś muszę chyba w innej kolejności może klik. Wiem, dobra, jestem kurwa głupi. Wiem, wiem. Po drodze kliknąć. Po drodze to kliknąć trzeba. To po drodze trzeba tapnąć. Kurwa! Dlaczego to opadło? Dobra, tutaj to ja zjebałem ewidentnie. Tutaj to jakaś PPG została zagrana. Ale w ogóle widzieliście, jak mi postać teleportowało parę metrów? To wyglądało ciekawie. Dobra. Dobra. Moment. A to niebieskie też opadnie. Dobra. Co sądzę z efektów wolnych? Kurwa, są lepsze niż w Cyberpunku. Są lepsze niż w Cyberpunku, to trzeba przyznać. No dobra, i ciach. 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 Kurwa, za wolno to robię coś. A. Dobra. Dobra, teraz to przejdziemy. Już chyba mam taktykę. Dobra, mam. Mam. Patrz. Dobra. Patrz. Niech to popada. I dobra. Myk. 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 No. No biegnij, dlaczego on tak wolno kurwa się porusza? Biegnij tam. O.
Moment, jak ja mam iść? Jak ja mam iść? Jak ja mam iść? Gdzie? Tutaj nie, tutaj nie, tutaj przede mnie. Zepchnąć to. Myk. No, pchaj. W ogóle wydaje mi się, że ten ziomeczek to jest jakimś takim, kurwa... O tym jest, jak on się nazywa? S-wordem, you know? Że on tak wali konia do tej Mirandy całej. Gdzie ja teraz mam iść? Tu, jest drabinka. Mało widoczna ta drabinka była. W ogóle, bawi mnie w ogóle, że to takie moje chaotyczne ruchy. Ja wchodzę, tu nic nie ma, idziemy dalej. To jest takie chuj chaotyczne. To jest giga chaotyczne, zarazem zabawne. Kurwa. Dobra. I na górę. Ciach. Nie mam części drabiny. Co ja muszę zrobić? Nie mam części drabiny. O, dobra, nieważne. Dawaj. Dobra. Dobra. Kręg. A przypadkiem... Możesz, kurwa, mać. Dobra. Jezu, już myślałem, że on gołą ręką, kurwa, się tego złapał. Ja pierdolę. Kurwa, legitnie myślałem, że... Coś gołą ręką tego złapał i będzie, wiecie, tarł paluchami, kurwa, po tej. Kręcisz, kurwa, ciach. Okej. Dobra, to ewidentnie wygląda, jakby działało. Wakacje, serwer Minecraft dla subów. Brzmi to jak dobry i zły pomysł jednocześnie. Dobry, bo spoko, bo to będzie jakaś interakcja z widzami, a zły jest taki, że serwery Minecraft często się spierdalają z rewerka. Co tam zrobić? Nadziałać. Można je switchować w jakiś sposób, bo tu jest jeden czarny, ale on musi być... Aha, dobra, okej. Okay. Moment, muszę obrócić głowę. Kurwa, czekaj. Jestem geniuszem. Zrobię tak. Po prostu wezmę, kurwa. Chcę zdjęcie zrobię i sobie obrócę na zdjęciu i chuj. Dobra. I teraz sobie obracam zdjęcie. Dobra. I to ma być tak. To tu. Nie będę sobie głowy wykrzywiał jak debil. O, kurwa, 5 głowa. No bo nie chcę mi się głowy wykrzywiać jak debil. Będę sprawdzał za każdym razem. Zdjęcie sobie zrobię mi chuj. No, 5 głowa. Aż se w nagrodę grappy ice naleję, moment. Czekajcie, aż sobie naleję grappy ice w nagrodę. Za takie użycie głowy. No. Got it.
No dobra, otworzyłem to i co? Pokca! Oj, plus jeden dla ciebie, byczku. Duke. Nie śpi. Nie śpi, nie śpi, Duke, nie śpi. Kurwa, idzie, kolega. Weź mu, powiedz coś. Welcome. Siema. Weź, kurwa, powiedz mu coś. Co to jest? Kurwa, za kawałek plastiku 20 tysięcy? A może tak mu po prostu napierdolę? Tak, wonderful. Gdzie jesteś, kurwo? Gdzie ja mam iść? No nie mam znaleźć a way out. No to pójdziemy co? Prosto tutaj taką. Dobra, zobaczymy. Jakiś jebany kalos. Ty, zniknął. Co za dźwięk był? Jaki dźwięk, Don Grande? Jaki dźwięk? By the way, wiecie co? Znaczy wiesz co, Don Grande? Tak sobie przypomniałem. Że Don Grande to był przecież nickname Pago w GTA RP. Tam co Xayah grał. Pierwszy października, słoneczny dzień, matka Miranda przyniosła pięciu ludzi ze wioski, tak jak prosiłem. Mhm. Żeby urosły im brzuszki? To tam i to jest brzuszek. Cloudy day. Czterech ludzi z wioski jest martwych. A pierwszy z nich jest Almost a Lycan. Właśnie Lycan to jest ten taki potworek, z tego co się dowiedziałem. Te Lycany to są te takie potworki śmieszne, te, które kontroluj... Te, no wiecie, te, które ja zabijam po drodze. Takie włochate kurwy. Chcę tego użyć. Gdzie to jest? Tu. Equip. No, kurwa mać. I teraz to jest pistol. 14 amos może wessać. To fajny wynik, nie powiem, że nie. O, myślałem, że mam do tego strzelić. Orsam. A chyba się mam po tym spią... Aha. Oj, coś... Coś mi tu śmierdzi. Ta muzyka mi tu śmierdzi. Kurwa mać. Oczywiście, że to boss fight jest. Chodź tu, kurwa. Brudasie jebany. Strzelę w tą bajeczkę i ci rozpierdolę czachę. Chodź tu. Tak. Chodź. Zamknij pizdę, kurwa. Pewe. Obrzygał mnie, aż mi FPS-y spadły. Ała. Flashbang nie, na explosive potrzebujemy, ale nie skręcę więcej.
Dobra. Fajnie jakbyśmy go tutaj kurwa ściągnęli. Kurwa, myślałem, że on dalej rzuci tą bombę. Ała. Myślałem, że on dalej rzuci tą bombę, kurwa. Ona doleciała tak na 3 mm. Jeszcze raz, ja przejdę to, tylko myślałem, że on dalej tą bombę rzuci, szczerze mówiąc. Myślałem, że to tak poleci, kurwa, no tak rzuci jak granat, a nie jak, kurwa, kamyk w Far Cry'u. No dobra, no to go dalej na niego. Ile tu jeszcze broni mam? To mam, o co to jest? Magnum? Aha, no tak, to jest samo do tutaj, do Magnuma. Dobra, no zbieramy sobie wszystkiego i od razu sobie jeszcze zrobię leczonka, wiecie? To też jest od razu pomysł, żeby sobie zrobić leczonka na zapas. Aha, tylko jedno mogłem. Dobrze, to, czyli muszę po prostu bardzo safe grać. Chodź. Ciao. By the way, tutaj przed chwilą była ściana, nie wiem czy widzieliście. Tutaj przed chwilą była kurwa ściana. Dobra. A gdzie była poprzednia beczka? Gdzie jest... Gdzie była poprzednia beczka teraz? Bo ja tutaj jedną beczkę pominąłem. Poza tą. Tam jeszcze jedna gdzieś była, co nie? Gdzie ona jest? Ała! Zajebiście. Gdzie jest poprzednia beczka? Bo pamiętam, że były trzy. Tutaj. Kurwa mać. No jak ja mam się przed tym kurwa ubronić? Jak ja mam się ubronić przed tym kurwa śmiesznym gównem jebanym? Przecież jak on żyga, to się nie da. Pod daszek? No właśnie się zastanawiam. Kurwa, żółty daszek. Tu jest daszek oznaczony żółto, bez kitu. Te daszki, bez kurwa kapy. No biegnę pod ten daszek, ale on żyga na kilometr.
Dobiegłem po daszek. Kurwa, akurat jak przestał żygać. Zajebiście. Jakie mam ręce poparzone, widzicie to? Jestem kurwa w... Nie wybuchaj. Dobra. W sensie wybuchaj, ale w ten sposób. Nie. A, ale i ten chujowo rzuca itemami. Ale ma wielki bebech. Tak jest. No i dobrze, łatwo. Death as he was in life. Disgusting. Ale go rozjebało. Ej, gdzie jest ten, gdzie są te maski z niego? Czy ja to czy ja to już mam wykuł? Jest, mam go wykuł. Dobra, to idziemy stąd. Myślałem, że jeszcze muszę wrócić i wiecie, go zebrać, bo tam wiecie, to zawsze waluta, co nie? To zawsze waluta. A i kostkę już możemy z powrotem na... Na shortcutik numer jeden. O, dokładnie. No i fajnie. I tutaj potrzebujemy sześcioskrzydłego klucza, którego jeszcze nie posiadam. Mam tylko cztero. I tutaj słychać radio. Czy coś tu jest kurwa w środku? Monko Giga. Bardzo dobrze, Shadow Ninja. Bardzo, bardzo, bo bardzo fajnie. Tylko mi kurwa mikro pierdzi. Dała mi... Słoik z Rose. Heisenberg. Właśnie, my się jeszcze musimy się jeszcze dobrać do Heisenberga przecież. Nie. O. Mamy nasz sześcioskrzydły klucz teraz. You're better off than I thought. Who's that? Oh, come on. To Heisenberg. We just met a while back. Not that it really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. I'll give you that, Ethan. But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Not trying to get on my good side? Oh, don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold. Not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that, and you pass. First, head back to the graveyard. Self-centered prick. Mamy wrócić na Kadu. Is that alive? Niestety tak. Chciałem to rozpierdolić. No dobra, no to się wracamy. Czyli tak naprawdę zostało nam jeszcze dwóch bossów. Został nam Heisenberg i Mother Miranda. I główny cel, ewentualnie jako bossa jeszcze bym potraktował Chrisa Redfielda.